Cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku samochodowej kosmetyczki, bodajże już 10. W tym odcinku zajmę się polerowaniem lamp. Pokażę Wam, jak doprowadzić je do prawidłowego stanu. Jak widzicie, te są dosyć zmęczone. Poprawi to Wasze bezpieczeństwo, Wasz komfort jazdy, gdyż dzień mamy coraz krótszy, noce coraz dłuższe, więc myślę, że ten odcinek będzie z tych praktycznych i wyniesie się z niego coś, co Wam się przyda na długo. A naprawa nie będzie kosztowała majątku, będzie w miarę szybka do wykonania, ale to zapraszam Was do oglądania. Do wykonania tej operacji, jak widzicie, nie będę potrzebował wielu rzeczy, a tak naprawdę najważniejsze są papiery ścierne. Od gradacji ja tu posiadam od 600 do 2000, w zależności od tego, jak bardzo macie uszkodzone lampy. Miękkiej gąbeczki, takiej, na którą będziecie mogli spokojnie położyć papier i nią polerować. Kilka ściereczek z mikrofibry, pad polerujący, właśnie do spolerowania rys, które zostawi nam papier ścierny. Pastę polerującą, wodę, najlepiej w atomizerze, jeżeli macie taką możliwość, to możecie też mieć wodę w wiaderku, wtedy zmoczycie ten papier wcześniej. Ja będę moczył na bieżąco, pokażę Wam właśnie, jak to robić na bieżąco i oczywiście też będę wykorzystywał polerkę. Jeżeli nie macie polerki, to też sobie poradzicie ręcznie, będzie po prostu ta operacja trwała dłużej, ale z pomocą polerki będzie szybciej i na pewno łatwiej. Myślę, że ten kadr będzie dla Was najbardziej odpowiedni. Widzicie, że lampa jest dosyć zmęczona. Jeszcze jedna rzecz tak naprawdę, jaka będzie Wam potrzebna, to taśma, aby zabezpieczyć właśnie elementy takie jak zderzak czy maska. Ja sobie maskę podniosłem, żeby mi tutaj nie przeszkadzała, więc zabezpieczcie się w taśmę. Ja mam tutaj taką mocniejszą papierową, więc okleję sobie właśnie zderzak i nadkole, aby nie uszkodzić lakieru, bo tego nie chciałbym zrobić. Lampę mamy już zabezpieczoną, znaczy miejsce dookoła lampy jest już zabezpieczone. Jako iż lampa jest dość mocno uszkodzona, myślę, że zacznę od papieru w gradacji 600. Oczywiście są to wszystko papiery wodne. Papier, widzicie, nakładam w ten sposób na gąbeczkę, tak aby ona tutaj ładnie sobie popracowała, jak będę tarł. Papier psikuję wodą, klosz również. I tak obficie namoczonym papierem wykonuję ruch tylko w jedną stronę. Czyli jeżeli zaczynacie teraz robić poziomo, to następną gradacją robicie pionowo, gdyż to polerka ma się obracać, a takie rysy będzie Wam łatwiej później wyprowadzić, właśnie jeżeli one będą robione na krzyż.
Widzicie, ten klosz już jest taki zmatowiony. Taki tak naprawdę powinien być. Więc teraz idziemy w górę z papierem. Wybieramy papier 800 i powtarzamy czynność tak jak z papierem o gradacji 600, z tym, że w tym momencie, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, jak tam robiliśmy ruchy poziome, to tutaj starajmy się wykonywać ruchy pionowe. Jeżeli papier 800 mamy już za sobą, to następny będzie papier o gradacji 1000. I powtarzamy czynność, z tym, że pamiętajcie, że teraz znowuż musimy wykonywać ruchy poziome. Po gradacji 1000 czas na 1500. I ostatni papier. Gradacji 2000. Lampę mamy już całą zmatowioną. Teraz przyszedł czas na polerowanie. Mamy pastę. Może to być tego typu pasta, czyli mocno tnąca. Możecie też użyć, niektórzy używają też pasty Tempo, ale myślę, że tego typu pasta będzie do tego najlepsza, więc zabieramy się do polerowania. Teraz za pomocą alkoholu izopropylowego zdejmę resztki pasty, jaka
została na kloszu. I co? Jak wam się podoba lampeczka? Kozak, nie? Mnie też się bardzo podoba. Wyszło bardzo dobrze. Mam nadzieję, że właścicielowi też będzie się podobało. Mnie czeka jeszcze druga lampa. I jak sami widzieliście, nie wymaga to wielkiego nakładu finansowego. Trochę papieru, pasta polerska, woda. No ta polerka może być droga, ale spokojnie dacie sobie radę ręcznie. Polerką na pewno będzie łatwiej, ale spokojnie sobie dacie ręcznie. Nie wymagało to specjalistycznej wiedzy. Pamiętajcie tylko, żeby papierami szlifować naprzemiennie, czyli raz poziomo, raz pionowo. Będzie wam łatwiej doprowadzić lampę właśnie do takiego stanu. No podoba mi się. Podoba mi się moja praca. Bo jak wiecie, kosmetyka samochodowa, przynajmniej dla mnie, to nie tylko lakier, nie tylko dbanie właśnie o lakier, szyby, wnętrze i tak dalej, ale też o takie detale właśnie jak lampy, dzięki którym na pewno będziecie czuli się bardziej komfortowo na drodze, bardziej bezpiecznie, będziecie lepiej widzieli tą drogę, nie będzie wstydu pod sklepem, wśród znajomych, rodziny. Każdy wam teraz będzie zazdrościł takich lamp. Więc jeżeli macie taki sam problem, już wiecie jak to zrobić, wiecie czego potrzebujecie. I z mojej strony to tyle. Zapraszam was do oglądania moich odcinków. Czekajcie cierpliwie na następny. Pozdrawiam was. Cześć.